A powiedz mi, jak często trenujesz? Obecnie bardzo często, bo to są treningi dwa razy dziennie, sześć razy w tygodniu, więc faktycznie te treningi są bardzo intensywne, ale to jest przez wzgląd na to, że prowadzę plan treningowy i zanim go przedstawię, zanim go pokażę, chcę to przestudiować właściwie na swoim przykładzie, czy ten plan treningowy się sprawdza. Ja też nie chcę wprowadzać ludzi w błąd i pokazywać coś, do czego nie jestem przekonany i nigdy tak nie robię. Nawet jeśli chodzi o marki, z którymi współpracuję, to zawsze współpracuję tylko i wyłącznie z markami, pod którymi mogę się podpisać. I teraz ten plan treningowy, który wdrożyłem w życie od ponad miesiąca, to też jestem ciekawy po prostu jego efektów. Jeśli one będą pozytywne, to wtedy mogę śmiało go zachwalać. Jeśli coś będzie nie tak, trzeba będzie zweryfikować i coś nowego wprowadzić. Czyli rozumiem, ty jakby wprowadzasz te plany treningowe, piszesz o nich na blogu, ale najpierw je testujesz, tak? Tak. Tak. Ze wszystkim tak robię. Nie chciałbym i sobie chyba nigdy nie pozwolę na to, żeby marka Modny Tata była stawiana na równi z jakimś banerem reklamowym, żeby po prostu coś głosić, ale nie być do tego przekonanym. Ja od samego początku stawiałem na to, żeby ta marka rosła nawet małymi kroczkami, ale żeby była bardzo wiarygodna, tak? I żeby ludzie, którzy utożsamiają się z tą marką, też nie czuli się w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie oszukani. To powiedz, jak wygląda teraz twój trening? Pobudka około 5:30, na sali treningowej jestem dziś około godziny 6:00. Trening jest krótki, bo trwa około 40 minut, więc to nie jest tak, że przysiaduję na siłowni całymi dniami i nie mam czasu na nic innego. Potem powrót do domu, zakupy, śniadania dla rodzinki. Potem załatwianie swoich spraw, czy to związane z uczelnią, czy to związane z projektem. No i wieczorem o godzinie gdzieś 18:00-19:00 udaję się znowu na salę treningową i tam po raz kolejny około 40 minut spędzam, więc nie jest to dużo, suma summarum to jest około maksymalnie 1,5 godziny, 2 godziny dziennie, więc myślę, że to jest taki standardowy nawet. A powiedz mi, to są ćwiczenia, każdego dnia robisz to samo, rano i wieczorem? Czy masz na przykład podział, że dzisiaj robisz plecy, ramiona, nogi, później robisz cardio? Jeśli chodzi o partie mięśniowe, to mam jednego dnia te same partie, czyli na przykład hipotetycznie, tak, w poniedziałek robię trening barków oraz pleców, a natomiast wieczorem robię też barki i plecy, ale troszeczkę inne ćwiczenia i mniejszym obciążeniem. A to się tak powtarza, że na przykład poniedziałek, środa, piątek masz to samo? To są 3 dni treningowe, 1 dzień przerwy. 3 dni treningowe, 1 dzień przerwy, więc jakby na to nie patrzeć, to troszeczkę się miesza ze sobą. Ważne, żeby zachować tę ciągłość. Czy ten trening, który obecnie wykonujesz, mogłyby robić kobiety? Nie. Zdecydowanie nie. Odradzam. Na pewno tam jest parę elementów, parę ćwiczeń, które na pewno można wdrożyć w życie. Natomiast to jest trening siłowy, tak? Czyli wiadomo, że to przede wszystkim kieruje do mężczyzn. Oczywiście mniejszymi ciężarami, technikę i tak dalej można by było wdrożyć w życie, jeśli chodzi o treningi kobiet. Natomiast ja myślę, że dla kobiet są odpowiednie ćwiczenia. I dla mężczyzn odpowiednie ćwiczenia. Każdy z nas też czego innego wymaga i każdy chce osiągnąć inny efekt. Kobiety oczywiście chcą być fit, chcą mieć ładne nogi, ładną pupę i tak dalej, a mężczyźni troszeczkę bardziej stawiają na siłę, na rozbudowane części innych partii ciała, więc do każdego należy jednak indywidualnie podejść. A powiedz mi, obecnie już sam układasz plany treningowe? Obecnie tak. Obecnie mam swoich podopiecznych, że tak się wyrażę, z którymi trenuję i fajnie, fajna sprawa. Naprawdę ciekawe doświadczenie, bo kiedy widzisz progres, kiedy widzisz, że ta waga spada u twoich podopiecznych, kiedy widzisz u nich radość z treningu, to też daje ci takie poczucie spełnienia. A powiedz mi, trenujesz z kobietami, z mężczyznami, czy masz taki mieszany skład? Mieszany skład. Nie widzę problemu, jeśli chodzi o ćwiczenie kobiet, jeśli chodzi o ćwiczenie mężczyzn. To jest podopieczna, jest plan treningowy, jest technika, jest spotkanie na godzinkę, półtora, realizujemy to. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Dobra. Odnosząc się do tych fit kobiet, jaki jest twój ideał kobiety? Może źle powiedziane, bo ty już znalazłeś taką idealną kobietę, ale czy ty lubisz takie wysportowane kobiety, czy ty wolisz takie wcale niewysportowane, umięśnione? I powiem ci szczerze, że ciężko mi powiedzieć, jeśli chodzi, czy na pewno niewielce wysportowane i nie takie, które przypominają bardziej kolegów niż koleżanki. Natomiast bardzo fajne jest patrzenie na kobiety, które prowadzą zdrowy tryb życia, które dbają o siebie przede wszystkim. Natomiast nie jestem żadnym freakiem, który po prostu tylko i wyłącznie skupia swoją uwagę i mógłby powiedzieć o kobietach, które ćwiczą, że są
że są idealne, że są fantastyczne i zwracają moją uwagę, bo no tak nie jest po prostu. Ja cenię sobie u kobiet zupełnie coś innego, czyli przede wszystkim inteligencję i to jest najfajniejsze. Tak. O, niech ćwiczą umysł, to jest fajna rzecz. Dobre. To jest fajna rzecz.